Świdnica od czasu swojego powstania w połowie XIII wieku jako ośrodek miejski obfitowała w duże ilości wody. Jako że tu najpotężniejszym cechem był cech karczmarzy, trudniący się ważeniem piwa, które było słynne na całą Europę Środkową, potrzebowano do ważenia piwa znacznej ilości wody. W tym celu kopano głębokie, średniowieczne studnie wykonywane z kamienia, które sięgały do 15-19 metrów głębokości, co też jest bardzo wyjątkowe dla naszego miasta. Po średniowieczu już te ilości wody nie wystarczały i w tym celu cech karczmarzy był inicjatorem budowy wodociągów miejskich. Między innymi ufundował studnię z atlasem, którą wykonał słynny świdnicki rzeźbiarz Georg Leonard Weber na początku XVIII wieku. Z niej również mogli czerpać wodę mieszkańcy miasta. Świdnicki wodociąg zasilany był przez kunszt wodny, wybudowany na początku XVII wieku na obecnym Placu Ludowym przy Parku Centralnym. Druga nitka wodociągu świdnickiego była zasilana z tak zwanego domku zdrojowego, który krył zbiornik zbiorczy. I ten domek zdrojowy znajdował się na Pogórzu Wałbrzyskim, na tak zwanych wzgórzach witoszowskich. Wodociąg zasilany z tego miejsca biegł ulicą Wałbrzyską, jednak to rozwiązanie okazało się również niewystarczające dla zasilania Świdnicy wodę. Mimo istnienia w XVII wieku dość rozbudowanej infrastruktury, ówcześni wodociągowcy potrafili radzić sobie z pozbywaniem się z wody jedynie resztek organicznych. Choć wiedziano o możliwości rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych poprzez wodę do spożycia, to przyczyny takiego stanu zostały odkryte dopiero później wraz z rozwojem mikrobiologii. A w XX wieku odkryto bakteriobójcze właściwości chloru. W tym zbudowanym w drugiej połowie lat 70. XIX wieku zakładzie uzdatniania wody przy ulicy Bokserskiej zamontowano już filtry piaskowe, przez które przepuszczano wodę z wytrąconym w budynku na powietrzalni żelazem. Tak uzdatniona woda tłoczona była napędzanymi parą pompami do sieci wodociągowej Świdnicy. Dopiero po II wojnie światowej silniki parowe zostały zastąpione elektrycznymi, a w latach 2010-2012 w sąsiedztwie starego zakładu powstał nowoczesny zakład uzdatniania wody. Średniowieczne miasta, w tym także i Świdnica, tonęły w nieczystościach, gdyż wylewano je po prostu na ulicę. Tylko nieliczne, najbogatsze miasta stać było na budowę kanałów ściekowych. Ale co z tego, kiedy ścieki i tak trafiały do cieków naturalnych? Systemy kanalizacyjne w miastach zaczęły masowo pojawiać się jako odpowiedź na kolejne epidemie w XIX wieku. Początkowo były to murowane kanały ogólnospławne, potem zaczęła pojawiać się układana w rurach kamionkowych kanalizacja rozdzielcza. Pierwsza oczyszczalnia ścieków dla Świdnicy powstała nad Bystrzycą w latach 90. XIX wieku przy drodze wiodącej do cegielni parowej. Dokonywała ona oczyszczania mechanicznego ścieków, a rosnące potrzeby miasta wymusiły jej rozbudowę w latach 1926-27. Część biologiczna została zbudowana w latach 1934-36 i funkcjonowała do roku 1992, kiedy to oddano do użytku nową oczyszczalnię ścieków na Zawiszowie. Nowa oczyszczalnia składa się z części mechanicznej i biologicznej, korzysta z najnowszych technologii, a powstający w procesach fermentacji biogaz służy do wytwarzania energii elektrycznej. Przez 400 lat historii świdnickich wodociągów zmieniały się technologie, stosowane maszyny i materiały. Nie zmieniało się jedno. Siłą tej firmy są i byli ludzie. Ludzie, którzy stworzyli między innymi tą figurę, która znajduje się za mną. Sztab kompetentnych, wykształconych, a przede wszystkim oddanych w firmie ludzi dba o to, żeby do domów świdniczan każdego dnia dopływała zdrowa i bezpieczna kranówka. Zatem z okazji 400-lecia świdnickich wodociągów wznoszę toast świdnicką kranówką. Na zdrowie!